Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku naszego życia. Tak wygląda nasz poranek. Ten artystyczny nieład to rzeczy, które planujemy ze sobą zabrać na wyprawę motocyklową. Wyruszamy dziś po pracy. No za dużo na motor i tak nie zdołamy zabrać, ale myślę, że sakwy szybko się wypełnią. To jeszcze nie jest cały nasz dobytek. Jedziemy pod namiot, także to będą naprawdę najpotrzebniejsze sprzęty. Póki co zbieramy się do pracy, bo wyruszamy dopiero wieczorkiem. A tutaj śniadanie, koktajl brzoskwiniowo-gruszkowy. Jesteśmy świetnie przygotowani do drogi, mamy obcykaną trasę i już wszystko naszykowane tylko do spakowania, prawda? Nie, dokładnie jest odwrotnie. Lecimy do pracy, a później będziemy się martwić, taka jest zasada dzisiaj. Kończymy pracę, lecimy na najpotrzebniejszą rzecz, na wyprawę motocyklową, bo chusteczki do makijażu. Tak. Chociaż nie będę się na pewno jakoś malować, bo też nie mam miejsca na kosmetyki i w ogóle się za bardzo aż tak nie maluję, ale przyda się. Po szybkich zakupach podjechaliśmy właśnie do babci Zosi odebrać kamizelkę Rafała z nowymi naszywkami. Babcia się tu zajęła profesjonalnie. O nie, klucze! Jeszcze raz, otwórz proszę. Kluczy nie wziąłem. Naszywkami. No, kamizelkę motocyklową. A, że naszyła maszyną. Tak, porządnie. Jo, wisi! Ale boska! Nie. Dobra. Przemiarka? Możemy jechać, Graża. Board ride, pola. Trzeba mi powiedzieć, że jesteś początkujący. Jacie. Nie, no bosko wyglądasz. Tu jeszcze jakiś jeszcze łańcuch. No, właśnie. Tak, tu taki. Jedziemy. Rafał już miał cały projekt w głowie, a babcia się zajęła realizacją i na maszynie porządnie tutaj wszystko przyszła, każdą naszywkę według planu i wygląda ekstra. A jeszcze bardziej ekstra jest to, że zaraz zjemy sobie wszyscy barszczyk czerwony z pierogami, z mięskiem. Także tak to się można posilać. Szybka drzemka kierowcy i zabieramy się za pakowanie. Tutaj mam jeszcze naszykowane szkło hartowane, które chcę założyć na naszą kamerkę GoPro, bo to jest ósemka, która nie wymaga zewnętrznej obudowy, więc tak naprawdę możemy jej używać w takiej postaci i tak właśnie jej używamy. No ale jednak gdyby się pojawiły jakieś rysy, to znacznie pogorszy jakość, więc chcemy się tu zabezpieczyć. Tu w zestawie mam takie chyba chusteczki do przetarcia. Najpierw domyślam się, że numerek 1 idzie w ruch, ale czekajcie, to już jest ta szybka do przodu. Wyjmijmy ją sobie. W życiu nie robiłam czegoś takiego. Mam nadzieję, że wyjdzie równo. Ok, czyli... Aha, to się odklei cała naklejka. Back. I co? I to jest tył tego. No dobra, czyli przyklejamy tą warstwą, rozumiem. Ale najpierw musimy sobie szybkę przygotować. Czyli będę to przecierać teraz... chusteczką. Cóż tu jest? Jest taka maluteńka chusteczka. Okej. Jest wilgotna, jakimś płynem nasączona. I na mokro. A, przy okazji przeczyszczę też ten ekranik. Dobra, i teraz dwójeczka na sucho. Tu jeszcze mam jakieś naklejki, ale... Used to clear the dust on the screen. Okej, ale czy podwójce, czy to jest tak dodatkowo? Rafał, masz na to pomysł? Nie. Nawet nie wiesz na co. Nie. Okej, teraz na sucho wytrzemy. Oki. Nie, to też nie jest tak całkiem sucho. Coś tu jest. Okej, nie mam pojęcia co robię. Okej. Hej. Już nierówno zrobiłam. Ach. Nie, odklej się jeszcze na chwileczkę. Okej. Okej. Ładnie poszło. Chyba spoko. Chyba mamy to. I tak samo przygotowałam sobie tylną szybkę. No i teraz naklejam. Większą folię.
Łączymy się już późnym wieczorem. Tutaj są nasze ubrania na drogę. Tutaj ciuchy do spakowania. Wszystko leży na podłodze, ale jest już trzy razy przejrzane i naprawdę są wybrane najpotrzebniejsze rzeczy. Niektóre jeszcze przejdą selekcję ostateczną przy pakowaniu. Sakwy są na motocyklu w tej chwili i jak zrobi się jasno, bo jednak ruszamy rano, właściwie o świcie, to dopiero wtedy się przymierzymy ostatecznie. Namiot tak czy siak jakoś musimy wcisnąć, dopasować. Tutaj mam plecak, w którym są takie rzeczy, które zajmują dużo miejsca, ale nie są jakoś bardzo ciężkie, no bo jednak będę to musiała mieć całą drogę na sobie. Tutaj mamy bluzy, ręczniki, jeden plażowy, cztery mniejsze, takie malutkie, szybko schnące. Tutaj mamy jeszcze akcesoria do kamerki, tak na drogę, żeby gdzieś tam w trasie Rafał założył szelki i miał ujęcia tutaj z klaty. Okulary przeciwsłoneczne, bo myślę, że też jutro się przydadzą na drogę. Środki dezynfekcji i statywy. Tutaj mamy kosmetyczkę wypchaną po brzegi, ale takie najważniejsze produkty, no tutaj dosłownie trzy rzeczy się nie zmieściły. Jeżeli szczotkę do włosów można produktem nazwać, to jeszcze będzie osobno w sakwę zapakowane. Tutaj jest nasza kabura antykradzieżowa. To jest czad, myślę, że na takich właśnie zlotach fajnie się może sprawdzić. Ją się zakłada tak jak kamizelkę. O, coś takiego, zresztą zobaczycie już później na nas. Mogłaby mieć trochę więcej kieszonek, ale i tak zwykle damskie kurtki mają niewiele miejsca na przechowywanie, a tutaj, żeby mieć wolne ręce, nie nosić żadnej torebki. Ja jestem ogólnie fanką nerek, jak widać tutaj to jest akurat nerka Rafała, ale moja też będzie, o, jest tuż obok. Ale też nie wszystko się tutaj mieści, a będziemy mieli mnóstwo aparatów, akcesoriów do nagrywania, no i przede wszystkim dokumenty, pieniądze. Dobrze jest mieć to ukryte pod kurtką, chociaż no nawet jeśli kurtki nie ma, to w roli takiej niby torebki, takiej, no naprawdę jest wygodna. Tylko, że nie wiem czy na drogę, bo boję się, że będzie za sztywna na drogę, więc na razie nie zakładam, raczej na miejscu już się przymierzymy. Tutaj pięknie zapakowana nasza lampa, bo jedziemy pod namiot. Jakieś oświetlenie się przyda, tutaj mamy taki fajny, mocny reflektor, to jest lampa z tego zamówienia ze sklepu Agazon, które Wam pokazywaliśmy. Mamy trzy takie lampy i zamawialiśmy razem z oświetleniem zewnętrznym wszystkie. Tutaj jest moja nerka, nerka Rafała, wypchana po brzegi sprzętami najróżniejszymi. Ładowarki, kabelki, akcesoria do GoPro, akumulatory, chyba jeszcze jeden statyw, mnóstwo różności, które na pewno też wykorzystamy. No i tutaj ubrania, tutaj Rafała kubka jakaś jest mniejsza, tak? Zdecydowanie. W woreczkach jest bielizna, tutaj moje ubrania i jeszcze jeden worek. Tutaj jest pokrowiec na motocykl. W prognozach deszczu nie ma, ale jeżeli się zmieści, no to lepiej mieć, szczególnie, że no cały czas przez kilka dni ten motocykl na pewno będzie na powietrzu. No i takie kółeczko tutaj zrobiłam, pokazałam w sumie wszystkie rzeczy, jakie zabieramy ze sobą. No wiadomo, jeszcze ciuchy motocyklowe, kaski, rękawice i tak dalej, to już wszystko rano. I totalnie spontanicznie ustaliliśmy trochę nowy plan, bo my ogólnie mieliśmy jechać w ciemno i po prostu gdzieś sobie znaleźć nocleg. Myśleliśmy pierwszej nocy, że może pod namiotem. Jeszcze ostatecznie nie wiemy, gdyby się trafił może jakiś domek, czy nad jakimś fajnym jeziorem coś, jakieś miejsce przyjemne, to może się tam zatrzymamy, może rozbijemy namiot. To będzie taki totalny spontan. I wyruszamy sobie o świcie, tak planujemy. Po czwartej wstać, o piątej wyjechać, zanim się załadujemy, to pewnie tak po piątej ruszymy i zatrzymywać się w kilku miejscach, tak żeby śniadanie zjeść w innym miejscu, obiad w innym, kolację w innym i tam gdzie zjemy kolację już planujemy zostać. Dzisiaj plan jest taki, zobaczymy jak to będzie jutro, zweryfikujemy, ale plan jest taki, że ruszamy do Torunia, tam jemy śniadanie, obiad jemy w Grudziądzu, a kolację jemy i zatrzymujemy się w Kartuzach, bo nas ciągnie na Kaszubę. Mieszkaliśmy 2 lata w Gdańsku i się zbieraliśmy, tam jeszcze byliśmy bez samochodu, bez motocykla, więc nie byliśmy tacy mobilni i w końcu się nie wybraliśmy i Kaszub dobrze nie poznaliśmy, więc teraz czas nadrobić w drodze do Łeby, bo docelowo w czwartek jedziemy na zlot motocyklowy, który trwa od czwartku do chyba do niedzieli, my zostajemy do soboty, albo nawet do soboty trwa jakoś tak, także to jest nasze miejsce docelowe, ale jeszcze jutro urodzinowo, bo jutro mam urodziny 26 i spędzę je na wyprawie motocyklowej. Jaram się bardzo. Mam nadzieję, że jakieś fajne miejsce pod namiot sobie znajdziemy. Póki co zbieramy siły.
bo jednak jesteśmy po całym dniu pracy dzisiaj na słońcu w ogóle fajna jest pogoda, także oby się utrzymała taka też na wyjazd, żeby nie padało, bo na motor to nieprzyjemnie będzie i niebezpiecznie też. Dziękuję Wam pięknie za oglądanie tego vloga, lecimy zbierać siły, mamy nadzieję, że również cieszycie się na nasz wyjazd i wspólne przygody, będziemy wszystko relacjonować. Dziękujemy za oglądanie, zapraszamy do subskrybowania, kliknięcia dzwoneczka, zostawienia łapki w górę i jak zawsze, do zobaczenia jutro!